Tymi drzwiami wchodzą przyszli piloci lotnictwa morskiego. W szeregu z biurka. Powiedziałem w szeregu, mięczaki. Stopy na linii. Na linii, mięczaki. Baczność. Nie wierzę własnym oczom. Skąd tu przyszliście? Z burdelu? Umiecie tylko słuchać rzępolenia i wszystko olewać. Co tak wybałuszasz oczy, chłopcze? Patrz prosto przed siebie. Zrozumiano? Gdy powiem zrozumiano, macie odpowiadać tak jest. Zrozumiano? Tak jest. Zrozumiano? Tak jest. Wiem, co was tu ciągnie. Nie jestem taki głupi. Zanim zaczniecie robić forsy w lotnictwie cywilnym, wojsko zabierze wam 6 lat życia. Wiele może się zmienić. Na przykład wybuchnąć wojna. Może jesteście zbyt pokojowi, żeby rzucać napalm na wioski nieprzyjaciela. Już ja was wyczuję. Jasne? Tak jest. Zrozumiano? Tak jest. No, synu? Jak leci, sierżancie? Co powiedziałeś? Nie rozumiem. Jak się odezwałeś, Łajzo? Powiedziałem, sierżancie. Przedtem. Przedtem nic nie powiedziałem. Powiedziałeś, jak leci, łachu. Mnie nic nie leci. Leci dziewczynom. Bierzesz mnie za babę? Nie. Nie, panie sierżancie. Nie, panie sierżancie. Chciałbyś mnie zerżnąć? Dlatego powiedziałeś, jak leci? Jesteś ciotą? Wcale nie, panie sierżancie. Skąd pochodzisz? Z Oklahomy, z miasta. Znam Oklahomę. Same byczki i pedały. A ty czym jesteś? Rogów nie widzę, więc chyba pedałem. Nie, panie sierżancie. Co tak mamroczesz? Głośniej. Nie, panie sierżancie. Ze mnie się śmiejesz, kapuściany łbie? Nie, panie sierżancie. Czemu wytrzeszczasz gały? Dostaniesz taki wycisk, że ci całkiem wylezą. Tak jest. Jak się nazywasz? Mayo. Zack Mayo. Jakim cudem tu trafiłeś? Nie wiedziałem, że z marynarką już tak krucho. Co to, skaleczyłeś się? Nie zupełnie, panie sierżancie. Piękna robota. Skąd to masz? Baza Subic, Filipiny. Tak też myślałem. Bądź dumny z tych skrzydeł, bo z całej reszty zostanie tylko majonez. A ty jak się nazywasz? Emiliano Santos de la Sera, sir. Co ty powiesz? Studencik, co? Tak jest. Wyższa matematyka. Dyplom z odznaczeniem Politechniki Teksaskiej. Spójrz na tę trzcinkę. Widzisz karby przy uchwycie? Każdy z nich to zwolniony na własną prośbę. Same wypierdki, jak ty. Dla ciebie, Emiliano, rezerwuję następne nacięcie. Zanim się skończy szkolenie, wasz stan zmniejszy się o połowę. Użyję wszystkich sposobów, fair i nie fair, żeby was stąd wykopać, żeby obnażyć wasze słabości, przyszłych lotników i ludzi. Zrozumiano? Tak jest. W nagrodę otrzymacie wykształcenie wartości $1,000,000. Ale najpierw musicie poradzić sobie ze mną.